Mamy tutaj za zadanie obliczyć pole powierzchni takiej śmiesznej figury. No i zachęcam Cię teraz do podjęcia próby samodzielnego rozwiązania tego zadania. Znaczy, zanim obejrzysz dalszy ciąg filmu, na którym ja to zadanie rozwiążę, naciśnij pauzę i spróbuj rozwiązać to samodzielnie, a potem wróć i zobacz, jak ja to rozwiązałem. No dobrze, ja bym to tak zrobił: że tutaj autorzy tego zadania podają nam różne wymiary i też zaczęli tutaj rysować podział tej figury na części. No i właśnie najwygodniej jest obliczyć pole takiej figury nieregularnej, po prostu dzieląc ją na części, licząc pole każdej części oddzielnie, a potem dodając te pola. Tutaj na przykład mamy już wydzielone dwa trójkąty prostokątne. To jest pierwszy trójkąt prostokątny. No i spróbujmy obliczyć pole tego trójkąta. To jego narysuję obok. Gdybyśmy mieli prostokąt o takich wymiarach, jak tutaj są podane, czyli tutaj mamy 2, a tutaj trzy i pół. To pole takiego prostokąta to by było 2 razy 3,5. Ale my mamy trójkąt prostokątny, który jest dokładnie połową tego prostokąta. Dlaczego on jest połową? No bo jak narysujemy tutaj przekątną, no to ta przekątna dzieli na ten prostokąt na pół, no i dzieli na dwa takie same trójkąty. No i jeden z tych trójkątów to jest właśnie ten, który tutaj występuje, ponieważ tutaj był kąt prosty. To oznacza, że ten trójkąt jest połową właśnie prostokąta. No więc to pole to będzie 1 druga razy pole całego prostokąta. Czyli to będzie 1 druga razy 2 to jest 1, razy 3,5 to będzie po prostu 3,5. Czyli pole tego trójkąta tutaj to będzie 3,5. Tutaj mamy pole równe 3,5. No i tak samo obliczmy pole tego drugiego tutaj trójkąta. Tutaj mamy również podane długości boków 3,5 i 7, i czyli to pole to będzie 1 druga razy 7 razy 3,5. No to 1, 2 razy 7 to jest 3,5. 3,5 razy 3,5 to trudno mi to w pamięci obliczyć, więc sobie tutaj obliczę to pod kreskę. 3,5 razy 3,5. 5 razy 5 to jest 25, czyli 5 i tutaj 2. 5 razy 3 to jest 15, i 2 to jest 17. O dwójce już zapominamy. I teraz przez 3 mnożymy. 3 razy 5 to jest 15, czyli 5 i 1 tutaj. 3 razy 3 to jest 9 i 1 to jest 10. Teraz dodajemy. Tutaj mamy 5, tutaj mamy 7 i 5 to jest 12, i 1 tutaj. 1 i 1 to jest 2. No i teraz tutaj mieliśmy jedno miejsce dziesiętne, tutaj mamy drugie miejsce dziesiętne. Razem musimy przesunąć przecinek o dwa miejsca w lewo, czyli postawić go dokładnie tutaj. Czyli to pole będzie równe. 12,25. Czyli to pole jest równe 12,25. No i zostaje nam pole tego obszaru tutaj dużego na dole. No i ten obszar, to ja bym sobie jeszcze na przykład podzielił tutaj na dwie części. Jedną taką prostokątną i jedną trójkątną. No mógłbym również zastosować wzór na pole trapezu, ale wolę to zrobić tak. Jak już dzielić, to dzielić. No i tutaj mam pole prostokąta, tutaj jest pole prostokąta, no i pole tego prostokąta to będzie 3,5 razy ile. No tutaj ten odcinek miał długość 2, ten miał długość 7, czyli razem długość tego odcinka tutaj to jest 9, czyli to będzie 3,5 razy 9, a zatem to będzie to no mogę w pamięci: 3 razy 9 to jest 27, dodać. 5 dziesiątych razy 9 to będzie 4,5, dodać 4,5, czyli to będzie 27 dodać 4 to jest 31,5. Czyli to pole tutaj jest równe właśnie tyle, 31,5. No i zostaje mi jeszcze na koniec pole tego trójkąta tutaj. No tutaj muszę jeszcze ten bok znać, no ale wiem, że tutaj w sumie. Jest 6,5. Więc wiem, że tutaj jest 3,5. To było tutaj podane w zadaniu. To więc, żeby to się sumowało razem z tym pomarańczowym odcinkiem do 6,5, to ten pomarańczowy musi mieć długość 3. Czyli tutaj mamy długość 3, a więc pole tego trójkąta to będzie 1,2 znowu. To jest trójkąt prostokątny. Tak wybrałem sobie. 1,2 razy 9 i razy 3. To będzie razem 9 razy 3, to jest 27. Podzielić na 2 to będzie 13,5. No to mamy już pola wszystkich czterech części. Teraz pozostaje nam tylko je dodać do siebie. Czyli tak, najpierw mieliśmy 3,5, potem mieliśmy 12,25, potem mieliśmy 31,5, 31 5 i na koniec. 13 i 5. No i teraz trzeba dodać to do siebie. No to dodajemy. Tutaj mamy 5, później mamy 5, 2 to jest 7 i 5 i 5 to jest 17, czyli 7 i tutaj 1, i tutaj mamy 1 3 to, znaczy to jest 4, 6, 7, 10, czyli tutaj będzie 0 i tutaj jeszcze 1, czyli mamy 2, i 3 to jest 5, i 1 to jest 6. Czyli pole całej tej figury to jest 60,75 setnych.